Koalia i anomalii ma to do siebie, że poza tymi najbardziej przykrymi objawami klinicznymi, jakim jest wylew krwi do oka czy odklejenie siatkówki, zwierzę widzi, natomiast widzi po prostu troszeczkę gorzej. Ale mając na względzie to, że zarówno niedorozwój naczyniówki, jak i niecałkowite zamknięcie szczeliny płodowej może być przyczynkiem do właśnie odklejania się siatkówki. Odklejanie siatkówki stwierdzamy u mniej więcej 30% zainfekowanych zwierząt. Może jak gdyby skłania nas do tego, żebyśmy zwierzęta dotknięte tą chorobą po prostu starali się eliminować z hodowli. Bo całość mojego dzisiejszego jak gdyby tutaj wywodu będzie sprowadzała się do tego przede wszystkim, żeby uświadomić hodowców zwierząt, że nie powinniśmy zwierząt, które są nosicielami tych chorób genetycznych, nie powinniśmy ich po prostu rozmnażać. Nie myślę tu o eliminacji uśpienia zwierzęcia, natomiast myślę o eliminacji z hodowli. Jest to tak zwany program hodowlany, który wszędzie na świecie już jest dosyć szeroko stosowany, na świecie cywilizowanym, natomiast u nas jeszcze te programy hodowlane nie wchodzą, nie są jeszcze specjalnie stosowane ze względu naprawdę na dosyć niską świadomość hodowców dotyczących tychże właśnie problemów. Tak wygląda dno oka owczarka coli z bardzo charakterystycznymi zmianami coli eye anomaly. Ta część siatkówki jest po prostu ewidentnie źle zbudowana. To jest właśnie, wynika to z niedorozwoju naczyniówki leżącej bezpośrednio pod siatkówką. To jest najbardziej charakterystyczny wygląd oka siatkówki z coli eye anomaly. To również jest widok oka przy coli eye anomaly. Ta część siatkówki również, jak widać, jest z dosyć dużymi zmianami naczyniówki leżącej pod nią. Ta część dna oka jest prawidłowa, brodawka nerwu wzrokowego też jest prawidłowa. Tutaj również widzimy w dosyć dużym stopniu niedorozwój naczyniówki, przez co brodawka nerwu wzrokowego mieszcząca się w tym miejscu gubi mocno swój zarys. Tutaj pojawia się dosyć duże pole nadrefleksyjne. Też świadczy o dosyć dużym niedorozwoju naczyniówki. Tutaj można przypuszczać, że jest to dno oka zwierzęcia również inaczej wypigmentowanego, dlatego że ewidentnie widzimy naczynia siatkówki, a pod nimi dopiero naczynia naczyniówki. Jeśli popatrzymy na tę część siatkówki i na tę część siatkówki, widać naprawdę dosyć dużą różnicę właśnie przede wszystkim w przebiegu naczyniówki. To również jest anomalia oka coli, z tym, że tutaj głównie zwracamy uwagę na kolobomę nerwu wzrokowego. W tym miejscu widoczne jest załamanie się nerwu wzrokowego. Naczynia krwionośne mamy wrażenie, że wychodzą jak gdyby z jakiejś tutaj szczeliny, z istniejącej szczeliny w brodawce nerwu wzrokowego. To właśnie jest związane z niedorozwojem szczeliny płodowej i z powstaniem kolobomy brodawki nerwu wzrokowego. Ta część siatkówki, jak również popatrzymy, również jest dosyć mocno zmieniona. Bardzo charakterystycznie dla anomalia oka coli, czyli też właśnie niedorozwój naczyniówki. Czyli już jest to oko, gdzie mamy obie wady, o których żeśmy mówili. Czyli zarówno niedorozwój naczyniówki, jak również kolobomę brodawki nerwu wzrokowego. Następny przykład anomalii oka coli, również część nieprawidłowo zbudowanej naczyniówki, a co za tym idzie również i siatkówki. I w tym miejscu również zauważalna jest niedorozwój brodawki nerwu wzrokowego. Też widzimy tutaj wychodzące jak gdyby z głębi, ze szczeliny naczynia krwionośne obok brodawki nerwu wzrokowego. Następne zdjęcie, anomalia oka coli. Tu widzimy częściowe odklejenie siatkówki. Tutaj również zauważalne są niedorozwinięte części samej naczyniówki. Kolejny przykład anomalii oka coli. Bardzo charakterystyczne w wyglądzie tego oka jest to, że doszło już do całkowitego odklejenia siatkówki. Te naczynia, które jesteśmy w stanie w tej chwili zauważyć, są to tylko i wyłącznie naczynia siatkówki. Nie widzimy w ogóle naczyniówki, czyli tak jak mówię, odklejenie siatkówki już jest tutaj pełne. Następny przykład to również przykład odklejenia siatkówki przy anomalii oka coli. Te naczynia, które zauważamy, to są to też tylko naczynia siatkówki, jak również widzimy tutaj wylewy krwi podsiatkówkowe z naczyń naczyniówkowych. Też bardzo charakterystyczny obraz.
Przykładów można by tutaj mnożyć jeszcze wiele, natomiast głównie chodzi tutaj o zwrócenie uwagi na to, jak duży jest to problem, jak wiele wariacji anomalia oka coli na dnie oka może być zauważalnych. Pamiętajmy o tym, że aby móc dobrze diagnozować, prawidłowo diagnozować anomalię oka coli i w ogóle choroby genetyczne siatkówki, powinien takie badania wykonywać lekarz z bardzo dużym doświadczeniem okulistycznym, ponieważ jak widać nawet na tych kilku przykładach, jest tak dużo różnych wariacji, że tylko lekarz, który ogląda bardzo dużą ilość siatkówek, jest w stanie prawidłowo to zdiagnozować. Stąd też jeśli faktycznie mamy podejrzenie, że jakaś choroba genetyczna siatkówki u danego osobnika występuje, warto skontaktować się ze specjalistą, który udzieli prawidłowej odpowiedzi przede wszystkim klientowi, jak również lekarzowi, który kieruje, bo coraz częściej tak już się na szczęście u nas w Polsce dzieje, że mamy bardzo ładną komunikację pomiędzy lekarzami, dzięki czemu korzysta na tym klient, korzysta na tym pacjent, czyli zwierzę, jak również korzysta na tym lekarz kierujący, ponieważ jest w stanie na podstawie tego, co sam widział i co zostanie mu jak gdyby przekazane przez specjalistę, dużo więcej się nauczyć, dzięki czemu również przy następnych takich przypadkach łatwiej będzie mu decyzję o chorobie zwierzęcia podjąć. Predysponowane rasy do coli eye anomaly to coli długowłosy, coli krótkowłosy, owczarek szetlandzki i border collie. Z tym, że u border collie, proszę pamiętać, jest to choroba występująca niezwykle rzadko, mniej więcej 1-2% przypadków całości psów chorych na coli eye anomaly stanowią border collie, ale również należy u nich to oceniać. Oczywiście największą grupę zdecydowanie stanowią coli długowłose. I tak jak powiedziałem, stwierdzono, że do 70% populacji może być nosicielami genów przenoszących tę chorobę. Następna choroba genetyczna, choroby genetyczne siatkówki wrodzone, czyli takie, które jesteśmy w stanie zauważać już bezpośrednio po narodzinach zwierzęcia, to są dysplazje siatkówki i wyróżniamy tutaj trzy podstawowe formy kliniczne w dysplazji siatkówki. Mianowicie jedno- lub wieloogniskową dysplazję siatkówki. Jest to najczęstsza i najpopularniejsza forma tejże właśnie choroby, gdzie zauważamy na terenie siatkówki, na terenie dna oka, fałdy i rozety, głównie na terenie makaty odblaskowej. Dochodzi tutaj po prostu do pofałdowania neuroretiny. Jeśli jest to pofałdowanie w niewielkiego stopnia, mówimy wtedy o fałdach, natomiast jeśli jest to pofałdowanie, które zaczyna się ze sobą zlewać, te pofałdowania ze sobą się zlewają, wtedy mówimy już o rozetach. Druga forma kliniczna dysplazji siatkówki, tak zwana geograficzna dysplazja siatkówki, występująca troszeczkę rzadziej. Wtedy zauważamy dosyć nieregularne, najczęściej w kształcie podkowy, pola siatkówki, które mają większy odblask, są bardziej hiperrefleksyjne. Natomiast trzecia forma dysplazji siatkówki występuje najrzadziej i związana jest z całkowitym odklejeniem siatkówki, które pojawia się to odklejenie najczęściej już w wieku 4-6 tygodni zwierzęcia, czyli zwierzę takie najczęściej, będąc jeszcze u hodowcy, będąc jeszcze w miocie, wykazuje objawy ślepoty. To jest przykład najpopularniejszej dysplazji siatkówki, gdzie pojawiają się fałdy na terenie neuroretiny. Są to właśnie te miejsca, czyli ścieńczenia siatkówki w formie takich delikatnych uniesień. To następna forma dysplazji siatkówki. Tutaj, jak widzimy, już te rozety, fałdy łączą się ze sobą, czyli są troszeczkę dłuższe, troszeczkę większe, już zaczynają przechodzić w formę takich rozet o bardzo charakterystycznym kształcie, przyjmują najczęściej właśnie formę litery Y. Również jest to bardzo młode zwierzę, jest to 6-tygodniowe zwierzę. To następny przykład dysplazji siatkówki pierwszej formy klinicznej, gdzie pojawiają się już troszeczkę bardziej rozlane fałdy z rozetami. Jak również widzimy, ta część siatkówki jest nadrefleksyjna.
co świadczy o tym, że w tej części siatkówka prawdopodobnie już jest mocno ścięciała. Jest to obraz oka starszego już troszeczkę psa, to nie jest obraz szczeniaka, gdzie dysplazja siatkówki u starszych zwierząt może powodować zmiany dysplastyczne właśnie na siatkówce większego stopnia. Tu jeszcze też typowy, charakterystyczny przykład fałdy przy dysplazji siatkówki. Również następny przykład już troszeczkę starszego zwierzęcia, gdzie również fałdy zaczynają się ze sobą zlewać. Tutaj oczywiście jest różna wariacja kolorystyczna. Tutaj fałdy przyjmują bardzo charakterystyczny biały wygląd. I również części nadrefleksyjne siatkówki świadczące o tym, że już ta dysplazja troszeczkę bardziej postępuje. Przy dysplazji siatkówki zwierzęta widzą, ale widzą zdecydowanie, zaczynają widzieć, im są starsze, zaczynają widzieć troszeczkę gorzej. Rzadko zdarza się, że ślepną. Ślepną wtedy, kiedy dochodzi albo do całkowitej degeneracji siatkówki, albo wtedy, kiedy dochodzi do odklejenia siatkówki, o czym mówiliśmy, będzie to ta trzecia forma kliniczna dysplazji siatkówki. To również jest jeszcze pierwsza forma kliniczna siatkówki u zwierzęcia już starszego, mającego w granicach kilku lat, gdzie dochodzi do, jak widać, bardzo silnej degeneracji siatkówki, wręcz do całkowitego jej tutaj zaniku i przesycenia tych zmian barwnikiem z nabłonka pigmentowanego siatkówki. I ostatnia forma dysplazji siatkówki, o której wspomnieliśmy, ostatnia forma kliniczna, forma, w której dochodzi do całkowitego odklejenia siatkówki. Jest tak duże pole dysplastyczne neuroretiny, że dochodzi do jej całkowitego odklejenia. Pojawia się to już w bardzo wczesnym wieku, u kilkutygodniowych szczeniąt. Tak jak wspominałem, szczenięta te bardzo szybko ślepną. Tutaj co do dalszego postępowania z takim szczenięciem zawsze musimy sprawę uzgodnić z klientem, ewentualnie z przyszłym właścicielem tego zwierzęcia, z hodowcą, ewentualnie z przyszłym właścicielem zwierzęcia, dlatego że zwierzę takie ma prawo żyć i może żyć, ale musi być pod specjalnym nadzorem. Przyszły właściciel musi zdawać sobie sprawę z tego, że musi zwierzę nauczyć wszystkiego od początku. Jeśli chodzi o rasy psów, które są jak najbardziej predysponowane do wystąpienia dysplazji siatkówki, czyli choroby genetycznej wrodzonej, to są wymienione tutaj rasy, czyli Bedlington Terrier, Salem Terrier, Yorkshire Terrier, czyli jak Państwo widzicie, przede wszystkim są to teriery, jak również Rottweiler, z tym, że u Rottweilera spotykana jest ta zmiana w miarę rzadko, Springer Spaniel, Cocker Spaniel i dosyć często zauważane są te zmiany u Labradorów i u Bigli. Są to dwie rasy psów, gdzie retina dysplazja siatkówki występuje najczęściej. Stąd też program hodowlany, czyli właśnie sprawdzanie siatkówki dna oka, badanie dna oka u tych ras również powinno odbywać się wcześniej, w wieku szczenięcym. Bardzo często jest tak, że większość hodowców uznaje, że sprawdzanie labradorów pod kątem chorób genetycznych siatkówki powinno odbywać się dopiero w wieku 1,5-2 lat życia zwierzęcia. O tym będziemy mówić za chwileczkę, ponieważ faktycznie najczęstszą formą genetycznego problemu siatkówki w tej rasie to jest postępujący zanik siatkówki, czyli PRA, ale warto również pamiętać o tym, że dosyć często pojawia się ta wczesna forma dysplazji siatkówki, czyli właśnie RD. W tej chwili przejdziemy do chorób genetycznych siatkówki niewrodzonych, czyli takich, które jesteśmy w stanie zauważyć dopiero w późniejszym wieku zwierzęcia. I tutaj wyróżniamy, tak jak żeśmy już wcześniej powiedzieli, uogólniony postępujący zanik siatkówki i dystrofię nabłonka pigmentowanego siatkówki. Jeśli chodzi o uogólniony postępujący zanik siatkówki, czyli GPRA, wyróżniamy tutaj trzy formy kliniczne tejże właśnie choroby. Pierwsza forma, która zauważana jest u seterów irlandzkich i u koli krótkowłosych, jest to forma, która pojawia się w dosyć młodym wieku,
jest jak gdyby, jest to forma, która troszeczkę odbiega tutaj od kanonu podziału, dlatego że zauważalne jest to nawet w wieku 8-10 miesięcy życia zwierzęcia i dochodzi do jednoczesnej dysplazji pręcików i czopków, gdzie zwierzę zaczyna dosyć szybko w tym wieku ślepnąć, z tym, że tak jak mówię, zostało to zakwalifikowane do uogólnionego postępującego zaniku siatkówki. Druga forma zauważana u norweskiego elkohunda jest to dysplazja pręcików, która następnie pociąga za sobą dysplazję czopków. Tak jak wspomnieliśmy, tych czopków jest u zwierząt mięsożernych naprawdę niewiele, ale możemy je wyróżnić. Też jest to forma zauważalna w dosyć młodym wieku i jest to dosyć dobrze poznana forma, jeśli chodzi właśnie o na przykład procesy dziedziczenia. Na tym przykładzie po raz pierwszy były robione badania genetyczne przede wszystkim i ten przykład pokazywał, jak gdyby dawał wytyczne, jak należy badać osoby genetyczne i następne przypadki tej, albo inaczej, trzecią formę tejże właśnie dysplazji. I mówimy tutaj właśnie już o tej bardzo charakterystycznej trzeciej formie, zauważanej właśnie u pudli, spanieli, labradorów, czyli o PRA, czyli postępującym zaniku siatkówki, tym, który najczęściej, jak gdyby i najbardziej jest znany przede wszystkim przez hodowców i właścicieli zwierząt. Jest to forma, która charakteryzuje się przedwczesną degeneracją pręcików i czopków, ale degeneracją, która klinicznie zostaje zauważana najwcześniej w wieku 1,5-2 lat życia, a osiąga swoje apogeum w wieku mniej więcej 5-7 lat życia zwierzęcia i wtedy najczęściej zwierzę traci wzrok. Jest to ta forma genetycznej choroby siatkówki, która doprowadza niestety do całkowitej ślepoty w średnim wieku zwierzęcia. To jest przykład pierwszej formy PRA, gdzie dochodzi do bardzo wczesnej jednoczesnej dysplazji pręcików i czopków u kilkumiesięcznych zwierząt. Tutaj widzimy delikatne zmiany w wybarwieniu i w nastrzykaniu naczyń krwionośnych na terenie siatkówki. To również jest druga forma PRA, o której żeśmy też wspominali u norweskiego elkohunda, gdzie pojawia się zmiana w refleksywności makaty odblaskowej w tych miejscach, które są również zaznaczone strzałkami. I przechodzimy już do dosyć charakterystycznych i częściej występujących zmian, czyli właśnie postępującego zaniku siatkówki. Tutaj w formie takiego dosyć mocno rozlanej zmiany związanej właśnie z nieodpowiednią refleksywnością siatkówki. Pozostałe struktury, jak na razie widać, bez specjalnych zmian, czyli makata odblaskowa, brodawka nerwu wzrokowego i unaczynienie. Następny przykład również bardzo charakterystycznych zmian dla postępującego zaniku siatkówki. Tutaj pojawiająca się dosyć duża nadrefleksywność, czyli dosyć mocno odbijające się światło od samej makaty odblaskowej. W momencie, kiedy zanika siatkówka, dochodzi do zaniku samej siatkówki, odbicie od makaty odblaskowej światła jest tak duże, że zaczynamy właśnie zauważać dosyć dużą nadrefleksywność. To jest najbardziej charakterystyczna rzecz, którą przy postępującym zaniku siatkówki jesteśmy w stanie zauważyć. I też należy zwrócić uwagę na to, że bardzo ważne jest to, żeby umieć w odpowiednim momencie rozróżniać, czy odbicie, czy refleks od siatkówki zwierzęcia, które w danym momencie badamy, jest jeszcze refleksem zdrowym, czy jest to już refleks chory. To też musi wynikać po prostu z doświadczenia badającego lekarza. Następna forma PRA, też dosyć silnie pojawiające się w formie takich fałdów, na początku takich pasm, w zasadzie nie fałdów, pojawiające się dosyć silna nadrefleksywność siatkówki. Jak widać, pozostałe struktury nie są specjalnie jeszcze zmienione, czyli brodawka nerwu wzrokowego, unaczynienie siatkówki są jeszcze prawidłowe. I następny przykład, dosyć silne, punktowe zmiany dotyczące dysplazji siatkówki. I tu już powolutku zaczynamy zauważać następstwa zaniku siatkówki, mianowicie dosyć mocne ścieńczenie naczyń krwionośnych siatkówkowych, które w formie już mocno zaawansowanej będą ulegały zupełnemu zanikowi, czyli siatkówka zupełnie przestanie być odżywiana przez naczynia krwionośne. Następna forma, również widać
dosyć mocny odblask, też w formie takich początkowo plackowatych zmian nadrefleksywności, które następnie zlewają się ze sobą. Również naczynia krwionośne zaczynają mieć zupełnie inny przebieg, tu również widać, że naczynia są coraz cieńsze, naczynia siatkówkowe oczywiście. To jest forma z kolei PRA u zwierzęcia albinotycznego, o czym żeśmy też wcześniej wspominali, czyli nie ma maskowania naczyń, naczyniówki przez pigment zgromadzony w nabłonku pigmentowym siatkówki. Tutaj w takiej sytuacji zwracamy oczywiście uwagę na tę część siatkówki, gdzie widać, nadrefleksywność jest znacznie większa, ale również mamy możliwość porównania w tej chwili grubości naczyń krwionośnych siatkówkowych, czyli tych, które są jak gdyby bliżej nas, z naczyniami naczyniówki. Tutaj widać, że te naczynia zaczynają po prostu zanikać. Następna forma PRA. W tych miejscach już mamy dosyć duże zmiany nadrefleksywności siatkówki i również widać, że naczynia krwionośne ulegają coraz większemu ścieńczeniu. Również zauważalne są zmiany na brodawce nerwu wzrokowego. Nie jest już ona okrągła, zaczyna robić się bardziej trójkątna, z zanikami mieliny. To, o czym wcześniej mówiłem, u psa brodawka nerwu wzrokowego jest mielinizowana. Jeśli zanika siatkówka, czyli zanikają fotoreceptory, zanikają również aksony przekazujące bodźce nerwowe do nerwu wzrokowego, wiadomo, że coraz mniej robi się tych aksonów na brodawce nerwu wzrokowego, w związku z powyższym coraz mniej mieliny w tym miejscu się pojawia, brodawka nerwu wzrokowego gubi swój zarys, jak również gubi swoje charakterystyczne uniesienie ponad powierzchnię siatkówki. Również potężna już naprawdę duża zmiana dotycząca nadrefleksywności siatkówki. Następna forma, też proszę zwrócić uwagę na tę okolicę makaty odblaskowej. Bardzo duża nadrefleksywność, tu jeszcze częściowo refleksy siatkówki mamy i w tych miejscach również proszę zauważyć, są jeszcze naczynia krwionośne. Tutaj, gdzie już siatkówka uległa dosyć dużej degeneracji, naczyń krwionośnych siatkówkowych nie zauważamy, co również odbija się na wyglądzie samej brodawki nerwu wzrokowego, jak również na unaczynieniu widocznym na terenie brodawki nerwu wzrokowego. Następny przykład, również tutaj widać, że bardzo mocno zdegenerowane części siatkówki i coraz słabsze ukrwienie naczyń. Zmiana brodawki nerwu wzrokowego, proszę zobaczyć, tutaj widać, że środek brodawki nerwu wzrokowego już jest zapadnięty, nie jest wyniesiony ponad powierzchnię, tylko w tych miejscach jeszcze na obrzeżach blaszki sitowej widać, że jeszcze mieliny troszkę jest. Tutaj już powoli to wszystko zaczyna się zapadać, coraz mniejsza ilość mieliny. Następna forma z potężnym odbarwieniem, jak również ze zmianami zabarwienia dookoła brodawki nerwu wzrokowego. To również w późniejszej formie PRA zaczyna być bardzo charakterystyczne. Mianowicie okolica brodawki nerwu wzrokowego staje się bardzo, bardzo zmieniona kolorystycznie. Albo robi się obwódka hiperrefleksyjna, albo dochodzi do odkładania się pigmentu w tej okolicy. No i tutaj są wymienione wszystkie rasy psów, które na świecie uznawane są jako rasy predysponowane do wystąpienia postępującego zaniku siatkówki. Owczarek australijski, jamnik długowłosy, norweski elkhund, setter irlandzki, wilczarz irlandzki, lasa apso, sznaucer miniaturowy, pudel miniaturowy, Chesapeake Bay Retriever, amerykański cocker spaniel, spaniel tybetański, terrier tybetański. Pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę najczęściej u nas w kraju choroba ta rozpoznawana jest i należy ją jak gdyby tutaj starać się w programie hodowlanym eliminować. To są pudle miniaturowe, pudle średnie, sznaucer miniaturowy i labradory i golden retrievery. Również można tę chorobę znaleźć u coli, ale troszeczkę rzadziej. Natomiast tak jak mówię, te rasy typu pudel i schnauzer plus retriever czy labrador są jak gdyby u nas w kraju najczęściej diagnozowanymi psami z tą chorobą.